Dzień dobry, Angelika Karasek. Witam Państwa w najnowszym wydaniu informacji, a w nich projekt miejski badany przez prokuraturę. Doszedłem do wniosku, że na podstawie tych danych zebranych i przedstawionych mi jest to mój obowiązek. Czy czeka nas kolejna podwyżka za śmieci? Podwyżka goni podwyżkę. Czy przewodniczący Rady Miasta chce chronić mieszkańców przed wzrostem kosztów? Nie wiem. Skąd się wzięła koncepcja obligacji? Raport o stanie gminy to dla burmistrza jeden z najważniejszych dokumentów, jaki przyjmują lub odrzucają każdego roku radni. Ów dokument to podsumowanie działalności szeryfa miasta za poprzedni rok. Podczas ostatniej sesji dzięki Jackowi Tomasiakowi dowiedzieliśmy się, jak radzą sobie miejskie spółki. Podczas tej samej sesji Tomasiak dopytywał jeszcze o kilka ważnych dla mieszkańców tematów, którymi chwalił się Krzysztof Paśnik. Tradycyjnie już odpowiedzi na zadane pytanie nie otrzymał. Nasza redakcja dotarła do informacji, z których wynika, że o tym, czym chwali się Paśnik, prokuratura prowadzi śledztwo. Okazuje się także, że zawiadomienie złożył, i tu prosimy o uwagę, nowy wiceburmistrz Lubartowa Tadeusz Małyska. Tak złych informacji z miejskich spółek nikt się nie spodziewał. Po tym, jak nasza stacja ujawniła szczegółowe dane, inne gazety zajęły się także tym, co się dzieje w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej oraz przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. Tomasiak na tej samej sesji starał się poruszyć jeszcze kilka innych tematów. Jego wypowiedź została jednak przerwana przez Grzegorza Gregorowicza. Niezależnie od tego, proszę Państwa, jeżeli chodzi o poszczególne jednostki, to odnajduję tutaj taki zapis, jak Lubartów w sieci, szkoła podstawowa nr 3, wydatkowano środki zewnętrzne w wysokości 105 732 zł. I mam zapytanie, czy na pewno te środki zostały wydatkowane i czy czasem te środki nie zostały zwrócone, te środki zewnętrzne dla podmiotu, który nadzorował wdrażanie tego projektu, bo docierają do mnie takie sygnały, że jest troszkę odmiennie niż to, co jest zapisane na tych stronicach, jeżeli chodzi o ten raport. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Tomasiak nie doczekał się odpowiedzi na sesji Rady Miasta. Nasza redakcja dotarła do informacji, że w sprawie opisanego w raporcie projektu prokuratura prowadzi śledztwo. Proszę nam powiedzieć, w jakiej sprawie toczy się w prokuraturze teraz sprawa? W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo w maju 2020 roku. Śledztwo dotyczy niedopełnienia obowiązków przez dyrektora szkoły podstawowej nr 3 w Lubartowie, mającego polegać na działaniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wystawieniu rachunku na określoną kwotę jako należnej z tytułu wynagrodzenia za wykonanie czynności objętych umową zlecenia w sytuacji, gdy ta osoba przyjęła, zaakceptowała i przekazała do realizacji dwa rachunki wystawione na łączną kwotę wyższą, które to rachunki nie zostały faktycznie zrealizowane. To śledztwo zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego przez zastępcę burmistrza miasta Lubartowa i w tej chwili śledztwo toczy się w sprawie, czyli śledztwo dotyczy nie osób podejrzanych, tylko toczy się w sprawie. Badamy na razie wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Musimy zgromadzić całą dokumentację związaną z realizacją tego projektu, o którym mówimy, czyli Lubartów w sieci. I dopiero później będą podejmowane dalsze decyzje co do ewentualnego przedstawienia zarzutów. Prokurator wskazała, że śledztwo toczy się na wniosek złożony przez zastępcę burmistrza. Postanowiliśmy dopytać nowego wiceburmistrza Tadeusza Małyskę o przyczyny złożenia zawiadomienia. Dlaczego złożył pan zawiadomienie do prokuratury w sprawie projektu Lubartów w sieci? Pani redaktor, z racji tego, że jestem osobą odpowiedzialną za nadzór i funkcjonowanie placówek oświaty w naszym mieście, zostałem zapoznany z dokumentacją dotyczącą realizacji tego projektu. Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym doszedłem do wniosku, że na podstawie tych danych zebranych i przedstawionych mi jest to mój obowiązek. Projekt został dofinansowany ze środków zewnętrznych, o czym pan powiedział. Czy owe środki szkoła musiała zwrócić, bądź będzie musiała zwrócić? Niestety przyznane nam środki Unii Europejskiej zostały zwrócone w całości. Nie mieliśmy możliwości, żeby je zatrzymać w takiej czy innej formie. Rozumiem. Jeszcze chciałabym zapytać o to, w jaki sposób odnosi się osoba, która bezpośrednio nadzorowała ten projekt, a tutaj chodzi mi o stanowisko dyrektora szkoły podstawowej nr 3. Jak pan dyrektor Bober się do tych zarzutów tak poważnych odnosi?
No cóż, pan dyrektor składał liczne wyjaśnienia dotyczące tej całej sprawy, ale proszę mnie wybaczyć, nie chciałbym zdradzać szczegółów, nie chciałbym się dzielić tymi informacjami dotyczącymi tej sprawy. Przekazałem ten temat do prokuratury i chciałbym, żeby to prokuratura wyjaśniła wszelkie wątpliwości, wszelkie tutaj działania pana dyrektora, czy one były zasadne, czy niezasadne, czy pan dyrektor popełnił tutaj jakieś wykroczenia, czy nie popełnił. Nie chciałbym wyręczać prokuratury. Dlatego przekazałem tę sprawę do prokuratury, żeby wyjaśniła ją w sposób taki profesjonalny, bezstronny i dlatego nie chciałbym udzielać jakichś szczegółowych informacji dotyczących tej sprawy. Przypomnijmy, że śledztwo, jakie prowadzi prokuratura, jest prowadzone w sprawie i nikt jeszcze nie otrzymał zarzutów. Postanowiliśmy poprosić o komentarz do tego, co się dzieje wokół projektu Lubartu w sieci, dyrektora szkoły podstawowej numer 3. Umówiliśmy się z panem dyrektorem na konkretną godzinę, jednak po kontakcie o wyznaczonej porze zostaliśmy poinformowani, że pana dyrektora Bobera nie zastaliśmy. Dyrektor Bober to jeden z pierwszych dyrektorów, któremu funkcję pełnienia obowiązków na tym stanowisku powierzył nowy burmistrz. Dotarliśmy także do zarządzenia burmistrza z 5 sierpnia 2019 roku, w którym czytamy: udzielam panu Marianowi Boberowi, dyrektorowi szkoły podstawowej numer 3 w Lubartowie, pełnomocnictwa do wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją projektu pod tytułem Lubartów w sieci. Podczas sesji pytał pan o program Lubartów w sieci i odpowiedzi pan nie otrzymał. Dlaczego? To takie pytanie bym powiedział trochę bardziej do burmistrza niż do mnie, no ale ja się już domyślam, że w chwili, kiedy badają trudne pytania do pana burmistrza, w chwili, kiedy one są pytaniami, które być może są niewygodnymi dla Urzędu Miasta, wówczas tych odpowiedzi po prostu nie ma. Albo wypowiada się rzecznik prasowy, bo jak rozumiem pan burmistrz, no został burmistrzem, ale nie spotyka się z dziennikarzami. Dzisiaj z dziennikarzami, jak widzę, spotyka się pan rzecznik Urzędu Miasta. Natomiast i odpowiedzi albo padają nieprecyzyjne wówczas, również przez rzecznika podawane, ale na sesji Rady Miasta, gdzie jesteśmy, gdzie w tym punkcie, bo to trzeba jasno podkreślić, punkt dotyczący dokumentu, który trzymam w ręce, raportu o stanie gminy miasta Lubartów, jest punktem, gdzie dyskusji nie wolno przerywać, gdzie ona powinna się toczyć, gdzie radni i zainteresowane osoby, bo to również mieszkańcy mogą występować w tej dyskusji, zabierać głos, powinny być wyczerpujące. Tu okazało się, mam nadzieję, że ta odsyłka na łez również to pokaże, że w sposób taki, bym powiedział, dosyć nieelegancki pan Gregorowicz przerwał mi wypowiedź, nie pozwolił właśnie na to, żeby usłyszeć odpowiedzi na te pytania. No a to pytania są, no, które powodują, że jak rozumiem, pan burmistrz Krzysztof Paśnik chwali się tym, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie kwot, które zostały zapisane w tym raporcie. Tylko o postępowaniu prokuratury i o tym, że podobno te środki, ja nie wiem, czy zostały już zwrócone do funduszy strukturalnych, no to no sam się zastanawiam, jakby dostał takie pytanie. No panie prezesie Tomasiak, napisał pan w swoim sprawozdaniu spółdzielni mieszkaniowej z działania zarządu, że pan pozyskał, że wydatkowano środki 105 732,66 zł na budowę altany na osiedlu pani radnej Mazur na przykład. A pani radna Mazur wie, bo była członkiem Rady Nadzorczej, na szczęście już była, że te pieniądze z jakichś powodów ktoś, spółdzielnia musiała je oddać i wie o tym. No proszę państwa, no to by była dla mnie kompromitacja jako dla prezesa zarządu, że pisze o czymś, gdzie prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej kwestii, że być może te środki oddałem, że szykuje się jakiś naprawdę, powiedzmy, afera, nie nazywajmy tego inaczej, w związku z tymi środkami. No więc być może dlatego właśnie dostałem odpowiedzi na takie pytanie. Tylko zastanawiam się, kto czyta taki dokument u mnie w spółdzielni mieszkaniowej. I zanim coś podpiszę, to ja to 3 razy przeczytam. Tam widzę, w Urzędzie Miasta jest pewna swoboda. No, przykro mi trochę, pomyślałem, że pan Krzysztof Pasik, będąc w Radzie Nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej,
no, nauczy się czegoś. To tak jakby korepetytor pokazywał swojemu uczniowi, co trzeba czynić, a później ten korepetytor mówił: cholera, cała moja praca przez kilka lat poszła na darmo, bo mój uczeń przynosi dwóje ze szkoły, tak? W chwili, kiedy zadawał pan pytanie, wiceburmistrz złożył już zawiadomienie do prokuratury, a burmistrz chwalił się, tak jak pan powiedział w raporcie, 105 tysiącami złotych pozyskanymi z funduszy zewnętrznych. No właśnie. No i teraz pytanie o przepływ tych informacji również. Czyli co? Czyli rozumiem, że wiceburmistrz Urzędu Miasta w tajemnicy przed burmistrzem składa zawiadomienie. O tym zawiadomieniu nie wie nic burmistrz. To przecież naprawdę wygląda komicznie. To wygląda... No Bareja by tego lepiej nie nakręcił. Bareja by lepiej nie pokazał pewnych absurdów, które się dzieją. No, nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć. Po raz pierwszy nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Czy wyobraża pan sobie, aby pański zastępca składał zawiadomienie do prokuratury, a pan chwaliłby się w raporcie środkami, które, mówiąc tak najdelikatniej, są intensywnie kontrolowane przez prokuraturę? Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Mój zastępca, zarządzanie jednostkami, tak samo zarządzanie miastem, ja nie wiem, co się dzieje w Urzędzie Miasta, ale zarządzanie jednostkami takimi chociażby jak spółki prawa handlowego, spółdzielnie czy jakiekolwiek inne jednostki, no polega na tym, że osoby, które są w tych zarządach, porozumiewają się między sobą, wydają opinie, rozmawiają z sobą, przekazują informacje. No i gdyby zastępca prezesa składał jakieś zawiadomienie, o którym nie wiedziałby prezes, no to przyznam się szczerze, że to byłby przyczynek do tego, żeby takiego prezesa z funkcji prezesa odwołać, bo się by okazało, że się nie nadaje, żeby być prezesem spółdzielni mieszkaniowej. No ale proszę państwa, zwróćmy uwagę teraz, że w mieście też należy zadać takie pytanie. No skoro z jednej strony idzie zawiadomienie do prokuratury, a z drugiej strony chwali się pan burmistrz pewnymi przedsięwzięciami w tym raporcie. Mało tego, w chwili, kiedy pada pytanie na sesji Rady Miasta, proszę zwrócić uwagę, wkracza radny Gregorowicz, nie pozwala mi zabrać głosu, żebym mógł dopytać o te kwestie, blokuje moje wypowiedzi, no i znowu wszyscy z uśmiechem wychodzą, są zadowoleni, szczęśliwi. Znowu mi zabrakło słów. To już drugi rok, jak w Lubartowie nastąpiła zmiana na funkcji burmistrza i po dwóch latach już wiemy, że spółki miejskie osiągnęły najgorsze wyniki finansowe w historii. Teraz okazuje się, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie działań, które u każdego z nas wywołują olbrzymie zaniepokojenie. To, co dzieje się w naszym mieście, zaczyna przypominać efekt kuli śnieżnej i aż strach myśleć, co jeszcze przyniosą następne dni. Kanał S. Angelika Karasek. Niekontrolowane zadłużanie gmin dla przyszłych pokoleń, czyli niebezpieczny dług. Tak można podsumować ostrzeżenia z 2016 roku, jakie wygłaszał podczas zgromadzenia związku ówczesny przedstawiciel Lubartowa w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej. 4 lata później ten sam Gregorowicz popiera uchwałę w sprawie nowych inwestycji związku, które będą finansowane, i tu prosimy o uwagę, z wyemitowanych przez Związek obligacji. Tuż przed podjęciem uchwały Gregorowicz zostaje wybrany na przewodniczącego Zgromadzenia Związku. Czy za pomysły dzisiejszych działaczy Zgromadzenia znowu zapłacą mieszkańcy jeszcze wyższymi opłatami za śmieci? O tym w naszym materiale. Ostatnie posiedzenie Zgromadzenia Związku rozpoczęło się od wyboru przewodniczącego Zgromadzenia. Przystępujemy teraz do zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Zgromadzenia. Bardzo proszę, pan burmistrz Paszyk. Na przewodniczącego Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej zgłaszam kandydaturę pana Grzegorza Gregorowicza. Uzasadnienie jest takie, że pan Grzegorz Gregorowicz jest przewodniczącym Rady Miasta Lubartów. Pełni też funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Lubartowskiego. Jak wcześniej burmistrza miasta Lubelski jest wieloletnim samorządowcem doświadczonym, więc ta kandydatura jest zdaniem miasta Lubartów najlepsza. Nie będzie niespodzianką, jeżeli ujawnimy, że kandydat zgłoszony przez Paśnika został nowym przewodniczącym. Stało się tak zgodnie z tym, co prezentowaliśmy w naszej stacji w zeszłym tygodniu. Podobno w chwili, kiedy z członków zgromadzenia odwoływano Wojciecha Osieckiego oraz Jacka Tomasiaka, w tym przypadku, podobnie zresztą jak i wcześniej w Radzie Miasta, nie chodziło o stołki. Antystołkowe zmiany spowodowały, że na fotel przewodniczącego w mieście wskoczył Gregorowicz. Teraz dochodzi do kolejnych zmian. Dotychczasowy przewodniczący zgromadzenia
zgromadzenia zrezygnował ze swojej funkcji. 17 marca miało dojść do wyboru jego następcy. Do posiedzenia jednak nie doszło. Oficjalny powód zmiany planów można było odczytać na stronie związku. Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację oraz w związku z podjętymi działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, odwołana została 11 sesja zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, zaplanowana w dniu 17 marca 2020 roku. Jednak obok tych oficjalnych informacji pojawiły się także liczne nieoficjalne przekazy. Według części z tych przekazów posiedzenie odwołano, ponieważ przewodniczącym miał być wybrany nie będący jeszcze przedstawicielem, przedstawiciel Lubartowa. 28 kwietnia odbywa się sesja Rady Miasta. Podczas posiedzenia okazuje się, że z funkcji przedstawiciela zrezygnował Piotr Kusyk, oficjalnie podając powody osobiste. Sam Kusyk w związku nie zagrzał zbyt długo czasu. Wybrany tam został razem z Polichańczukiem w miejsce Osieckiego i Tomasiaka 29 października. 28 lutego burmistrz Krzysztof Paśnik z tym, co zostało z klubu Wspólny Lubartów, zawiązuje koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Strony umawiają się, że związek będzie pod kuratelą stronników PSL-owskiego burmistrza. 2 miesiące po podpisaniu umowy koalicyjnej Kusyk rezygnuje, a na jego miejsce wskakuje Gregorowicz. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, mimo że koronawirus nadal szaleje, aby doszło do posiedzenia zgromadzenia. Jak już wcześniej poinformowaliśmy, na owym zgromadzeniu na nowego przewodniczącego wybrany został Gregorowicz. Zaraz po wyborze zgromadzenie przystąpiło do przyjęcia 2 uchwał. Pierwszej zakupu kolejnej nieruchomości przez związek oraz drugiej dotyczącej inwestycji wartej prawie 4 miliony złotych. Środki na owe przedsięwzięcia mają pochodzić z emisji obligacji. Naszej redakcji udało się dotrzeć do obu projektów uchwał, w których czytamy. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1290 o powierzchni 1,39 hektara położonej w Rokitnie. Na kolejnej stronie czytamy. Zakup działki jest częścią zadania związanego z rozbudową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Zadanie zostało ujęte w planie finansowym Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na 2020 rok. Uchwała Zgromadzenia ZKGZL numer rzymskie 9/40/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku numer rzymskie 10/44/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku zakup nieruchomości sfinansowany zostanie ze środków pozyskanych z emisji obligacji przychodowych. Czytamy w pierwszym projekcie. Druga uchwała wskazuje, jaka inwestycja zostanie zlokalizowana na zakupionej działce oraz z jakich środków owa inwestycja zostanie zrealizowana. Związek planuje budowę kolejnych hal. Zmiana w WPF wynika z połączenia zadań inwestycyjnych i zmiany nazwy na rozbudowa linii mechanicznego przetwarzania odpadów o dodatkowe elementy technologiczne w celu zwiększenia efektu ekologicznego. Od kwietnia 2019 roku Zgromadzenie Związku podjęło też decyzję o podwyżce opłat za gospodarowanie odpadami pobieranymi od mieszkańców. Podwyżka obowiązuje od kwietnia 2019 roku. Różnice pomiędzy przychodami a kosztami systemu gospodarki odpadami pokrywają gminy członkowskie w formie składek na działalność bieżącą. Dochody i wydatki w 2020 roku zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi zarządu związku. Obligacje przychodowe zostaną wyemitowane w 2020 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie roszczenia spornego z tytułu zwrotu dotacji na zadanie inwestycyjne oraz działania inwestycyjne w okresie 2020-2021. Będą uruchamiane w transzach. W 2020 roku 5 963 000 zł. W 2021 roku 2 215 000 zł. Czytamy w uzasadnieniu. Ale pieniądze soczyć są. Dopiero trzeba. Tak, emisja obligacji została już przeprowadzona i tak, pieniądze czekają na wydanie. Aha, no już, dla mnie to już jasne. Za owymi rozwiązaniami głosował także nowy przewodniczący. W chwili, kiedy po raz pierwszy pojawił się pomysł, aby Związek Komunalny emitował obligacje, osobą, która najbardziej protestowała przeciwko takim rozwiązaniom, był właśnie Gregorowicz. Nie wiem, skąd się wzięła koncepcja obligacji i dlaczego Państwo żeście się zdecydowali na ten pomysł. Słyszę, że jednym z argumentów, które Pani skarbnik podała, to był taki, że spłata obligacji nie
powiększa wskaźnika zadłużenia, który jest dopuszczany przez przepisy. Pytanie, i słyszę, że to jest dobrze. No chciałem się dowiedzieć, dla kogo jest dobrze. No dobrze jest dla zarządu, dla władz gminy, ale chyba dla mieszkańców to według mnie nie do końca jest dobrze. Bo to znaczy, że możemy się jeszcze więcej zadłużać, gminę zadłużać dla przyszłych pokoleń albo dla przyszłych władz w sposób taki, który no, nie do końca jest kontrolowany. Patrzę na przepisy i mówię, jaki wskaźnik widzę, a dopiero tam gdzieś kołacze z tyłu, że są jeszcze obligacje, że tak naprawdę ten wskaźnik jest większy. Więc moim zdaniem może się okazać, że to zadłużenie będzie już tak niebezpieczne, że nie będzie odwrotu od niego. W 2016 roku pomysł emisji obligacji przez związek był mocno krytykowany przez ówczesnego opozycyjnego radnego Gregorowicza. Minęły 4 lata od słów o niekontrolowanym zadłużeniu miasta, a ten sam Gregorowicz popiera inwestycje związku na kilka milionów złotych. Co istotne, środki na ten cel mają pochodzić właśnie z wyemitowanych obligacji. Nie pierwszy to już raz, kiedy od osób, na które głosujemy przed wyborami, słyszymy jedno, by po wyborach się przekonać, że to, co było złe jeszcze niedawno, dzisiaj dla tych samych osób nie stanowiło już problemu. Kanał S. Angelika Karasek. Czy za kolejną inwestycję związku, podobnie jak to miało miejsce w przypadku oczyszczalni w Lubartowie, za chwilę nie będą obciążani dodatkowymi kosztami, między innymi mieszkańcy Lubartowa? Takie pytania rodzą się po tym, co wydarzyło się podczas ostatniego posiedzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. Czy czekają nas kolejne podwyżki opłat za śmieci, czego nie przekazał swojemu zastępcy burmistrz Krzysztof Paśnik oraz co chce budować związek? O tym w naszym materiale. Podczas ostatniego zgromadzenia, które tym razem odbyło się w Urzędzie Miasta, podejmowane były decyzje o zaangażowaniu kilku milionów złotych w kolejne inwestycje Związku Komunalnego. W chwili, kiedy wiceburmistrz Tadeusz Małyska zadał kilka pytań dotyczących rozliczenia kosztów owego przedsięwzięcia, doszło do spięcia na linii wicewójt-burmistrz. Pan dyrektor Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ulicy Rokickiej złożył wniosek o połączenie dwóch zadań inwestycyjnych i zmianę nazwy zadania, ponieważ zadanie doposażenie istniejącej linii mechanicznej segregacji odpadów w kabinie wstępnego sortowania jest częścią większego zadania. On chce ogłosić na całość przetarg na zadanie, które jest szersze i chce włączyć też zadanie zwiększenie funkcjonalności sterowania automatycznego. To nowe zadanie miałoby się nazywać rozbudowa linii mechanicznego przetwarzania odpadów, dodatkowe elementy technologiczne w celu zwiększenia efektu ekologicznego. Jest to zmiana, nie zmienia się ogólna kwota wydatków inwestycyjnych. Dodatkowo w wieloletniej prognozie finansowej, jako że to jest pierwsza zmiana po sporządzeniu sprawozdań rocznych, pozycje w roku 2019 zostały zaktualizowane z planowanych na koniec września 2019 roku do faktycznie wykonanych, które zostały przedstawione w sprawozdaniach budżetowych. Rozbudowa linii mechanicznego przetwarzania odpadów o dodatkowe elementy technologiczne. Jakie to są elementy technologiczne, co to za urządzenia, jak ta instalacja ma wyglądać? Jako że aktualnym tym naszym sposobie zagospodarowania, którym teraz mamy i sposobach zagospodarowania, musimy myśleć o naszych odpadach jako pewnego rodzaju produktach, chodzi głównie o frakcję palną. Naszym celem w tym zadaniu jest zwiększanie jakości frakcji palnej, którą otrzymujemy w wyniku procesów mechanicznych. I tutaj mówimy o zainstalowaniu dwóch urządzeń, które temu służą. Jest to sito wstępne, dodatkowe, mające na zadanie odsiać jak największą ilość odpadów mineralnych i biologicznych z odpadów, tak żeby zmniejszyć jego wilgotność. I mówimy o tak zwanym separatorze powietrznym na samym końcu linii, który z kolei dodatkowo jeszcze doczyści nam odpady, odstrzeliwując te części, które są również odpadami ciężkimi. Tutaj mówimy na przykład o takich artefaktach jak pieluchy chociażby. I w ten sposób otrzymujemy frakcję lekką o wysokiej wartości energetycznej, która jest skierowana do ostatecznego mielenia w celu wyprodukowania jak najlepszego RDF-u, który może być kierowany bezpośrednio z pominięciem pośredników do spalania w piecach cementowych lub do użycia innego energetycznego, jeżeli takie się znajdzie. Takie pytanie, bo ta instalacja będzie kosztowała niemal 4 miliony złotych plus zakup działki. Jak rozumiem, jeszcze zatrudnimy jakieś moce przerobowe, w sensie
pracowników, którzy będą obsługiwali tą linię. Do tego dodatkowe koszty związane z obciążeniem kredytu, tak? No bo to są pieniądze, pożyczone pieniądze. Będziemy spłacali je przez 15 lat. Czy ta instalacja została przeanalizowana pod kątem wzrostu efektywności, kątem zwrotu tej inwestycji? I czy ta instalacja nie spowoduje takiej sytuacji, że odbiorcy, nasi mieszkańcy będą ponosili większe koszty za odbiór odpadów? Czy ta analiza jest dokonana już tak rzeczowo? Czy możemy tą analizę otrzymać? W jaki sposób ten koszt został obliczony? Kiedy ta instalacja się zwróci? Kiedy tak naprawdę wymierne korzyści będziemy mieli z tego tytułu? Dziękuję panie dyrektorze. Jeśli może pan zareagować albo ktoś, kto uważa, tutaj, że powinien. Tutaj myślę, że studium wykonalności było wykonywane pod potrzeby BGK-u. Ono pokazywało stopę zwrotu, jak szybko ta instalacja się zwróci. Myślę, że tutaj, czy tam pamiętasz dokładne dane w tym momencie z głowy? Nie powiem państwu, tylko bodajże 10 lat jest stopa zwrotu. Przede wszystkim pokazywaliśmy tam, w jaki sposób w dłuższej perspektywie czasu zmniejszy to poziom podwyżek, tak? Bo jeżeli mówimy o cenach zagospodarowania frakcji palnych, które są głównym tym wykładnikiem, to ta analiza pokazuje, w jaki sposób będzie zmniejszała, ile dokładnie procent w każdym roku działania. Te dane oczywiście możemy przedstawić, one nie są danymi w jakiś sposób tajnymi. No, pokazują, skąd wziął się sam pomysł zrobienia tego typu instalacji. Chciałbym podziękować za te wyczerpujące informacje. Chciałbym prosić, żeby była taka możliwość, żeby przynajmniej ja otrzymał analizę, która została dokonana, żeby wiedział, jak to zostało wszystko przygotowane, przeanalizowane, policzone, czy jakiś punkt odniesienia tego, co dzisiaj dzieje, tak, podejmujemy ważne decyzje finansowe, chciałbym uspokoić swoje sumienie i posiadać taką szerszą wiedzę. Proszę pana radny Trąbka, tak? Panie Wójcie, słucham. Czy przedstawiciel Rady Miasta nie ma tego rodzaju analizy? Pan Krzysztof? Pan burmistrz? Bo może mógłby udzielić, czy wypożyczyć panu zastępcy? Dziękuję. Zanim pan przewodniczący Wojniak, to może pana zapytamy, ponieważ został wywołany do tablicy pan burmistrz Paśnik, czy ma jakieś uwagi na ten temat? Patrząc z perspektywy czasu, że na każdym zgromadzeniu zmieniamy różne rzeczy, myślę, że być może zmieniła się też ta analiza, więc to, które posiadam ja osobiście, chcemy zobaczyć, jak wygląda na obecną chwilę. Ja bardzo prosiłbym panie przewodniczący o nieużywanie zwrotów wy, bo to planujemy my wszyscy. My związek, my zarząd. I w składzie tego zarządu jest również przedstawiciel Rady Miasta, pan burmistrz Paśnik. I na tym zarządzie wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, analizowaliśmy i to. Jeżeli są jakieś zastrzeżenia, jeżeli są jakieś wątpliwości, to raczej kierunek powinien być, pan dyrektor jak najbardziej odpowie na wszystkie techniczne pytania. Natomiast co do kierunków, co do planów, to raczej już kwestia zarządu i tego, co zarząd wypracował i tego, czego ewentualnie nie wypracował. A więc również i przedstawiciel miasta, który też ma który też uczestniczy w tych pracach i do tej pory nie słyszałem, żeby zgłaszał jakikolwiek od tej strony zastrzeżeń. Druga sprawa, ja wiem, że tutaj są nowi członkowie naszego zgromadzenia i jak najbardziej szanuję ciekawość i prawda, te zainteresowanie całą sprawą. Jednakże powiem, że był to problem już szeroko omawiany, zarówno na zarządzie, jak i na zgromadzeniu. Tu nic nowego nie wprowadzamy. Plan finansowy, jak był robiony, było zadanie to uwzględnione, zmieniamy nazwę zadania. Tutaj żadnych pieniążków dodatkowo czy z pożyczki nie będziemy dokładali, tylko to jest w ramach tych obligacji, które żeśmy zaciągnęli, emitujemy po to, żeby zwiększyć wydajność zakładu, przez to ograniczyć koszty, przez to
nie zwiększać mieszkańcom ceny za odpady tak drastycznie, jak to było w ostatnich czasach w poszczególnych innych gminach. Ja nie mówię, że u nas żeśmy nie uniknęli tej podwyżki, ale wydaje mi się, że ona była na tyle nieduża, że każdy przyjął tą cenę i mamy tak, jesteśmy w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Ja może w odpowiedzi do pana wójta Trąbki, bo tutaj zostałem wywołany do odpowiedzi na temat dyskusji czy zgłaszania uwag na pracach zarządu. Jak pan przewodniczący rządu powiedział, była dyskusja, ale uważam, że to zgromadzenie związku i wszyscy przedstawiciele Lubartowa w związku, my wszyscy, tak jak tutaj pan wójt raczył zauważyć, mamy prawo zadawać głosy w zarządzie. Miasto Lubartów jest reprezentowane przez jednego członka, więc myślę, że to jest dobre gremium, żeby na temat podyskutować i mimo, że nawet zmieniamy tutaj, można powiedzieć, samą nazwę, czy tam uszczegółowiamy pewne kwestie, to dyskusja jest potrzebna. Rozmawiajmy na różne tematy, bo jak nie rozmawiamy, to potem właśnie tworzy się jakieś niedomówienia, jakieś emocje niepotrzebne. Jak najbardziej tak, panie burmistrzu. I oczywiście po tośmy się tu spotkali, żeby rozmawiać i zadawać pytania, tylko po prostu moja jedna pierwsza uwaga, to tak, po pierwsze to nie pan dyrektor jest tutaj ostatecznym kreatorem polityki i kierunków, tylko zarząd związku, a więc nie można tutaj wnosić pretensji do pana dyrektora, że po prostu idziemy w tym czy w tamtym kierunku, bo jednym z tych członków tego gremium jest pan. I to chciałem zauważyć, to po pierwsze, a po wtóre, nie wałkujmy tych spraw przez cały czas i nie stójmy w miejscu, tylko po prostu posuwajmy sprawę do przodu. No więc jeżeli jakieś informacje były przekazywane kilka miesięcy temu, ma pan je w posiadaniu, chce się zapoznać ktoś inny tutaj, to bardzo bym prosił, żeby po prostu rozmawiać między sobą, tak samo jak my rozmawiamy w gminie, czy w innych gminach rozmawiamy. I o tym też tak samo mówił przewodniczący Paweł, bo no w ten sposób to możemy tego rodzaju pytania czy analizy prowadzić za każdym razem, na każdym spotkaniu od samego początku, od samej podszewki. W tym miejscu głos chciał jeszcze zabrać Paśnik, jednak w dyskusję wtrącił się Gregorowicz. Do debaty Trąbka-Paśnik już nie wrócono. Zebrani przeszli do głosowania. Ja uważam, że ta debata jest potrzebna, jest ważna i uważam, że nie powinna być skrępowana żadnymi połajankami czy uwagami takiej natury odnośnie tego, czy ktoś powiedział wy, czy my. Może taki ma styl, taki język. Jeśli nie jest to język, który narusza obyczaje albo prawo, zgodnie z zasadami kultury, to rozmówca ma prawo się mylić. Ja niedawno byłem członkiem pewnego zgromadzenia, gdzie zwracano uwagę na każdy błąd, nawet na przecinek. No proszę państwa, to nie jest więzienie. Tutaj to jest wolny kraj i również związek jest wolnym związkiem. Dlatego chciałbym, żeby każdy z nas się czuł swobodny w wyrażaniu swoich poglądów. Oczywiście może się mylić, mogą to być nawet głupie poglądy, ale mamy prawo je wyrażać, dlatego nie można tutaj zwracać uwagę co do formy osobistej wypowiedzi, jeśli zaznacza. Nie jest niezgodna z obyczajami dobrymi czy sprawami. Pan Dejko Michał. Jestem za. Pan Gregorowicz Grzegorz. Jestem za. Pan Gruszczyk Józef. Jestem za. Pan Kamiński Antoni. Jestem za. Pan Kopyś Krzysztof. Jestem za. Pan Małyszka Tomasz. Tadeusz, jestem za. Pan Nowosadzki Sławomir. Jestem za. Pan Paśnik Krzysztof. Jestem za. Pan Piesak Tomasz. Jestem za. Pan Polychańczuk Marek. Jestem za. Pan Trąbka Dariusz. Jestem za. Pan Woźniak Paweł. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Widzicie państwo? Podobno burmistrz ma jakąś kalkulację dotyczącą inwestycji kolejnych 4 milionów złotych. Tak, i o tym wiedzą wszyscy. To kalkulacje widzieli wszyscy członkowie zarządu, a ja jako radny miasta Lubartów oczekiwałbym, że również burmistrz naszego miasta o tej kalkulacji coś będzie wiedział, że będzie te informacje przekazywał, przynajmniej jeżeli już nie radnym, chociaż oczekiwałbym, że jako radni również dowiemy się, co może się w przyszłości wydarzyć, kiedy zostanie kolejne 4 miliony wpompowane w zakład zagospodarowania odpadów z obligacji. Te środki zostaną wpompowane, przypomnę, obligacji, przeciwko którym
No, siedział obok mnie pan radny Gregorowicz i szaty darł, że to jest zły pomysł tego typu obligacja. A teraz, kiedy rozumiem, że jest przewodniczącym Zgromadzenia Związku, nie drze tych szat, uchwała jest głosowana jednomyślnie, więc to mnie bardzo zastanawia, co się tam dzieje. Natomiast no, bardzo ważne są te informacje, informacje naprawdę podstawowe, elementarne, bo jeżeli pan burmistrz ma to kalkulację, a słyszę z ust dla odmiany kilku tam osób, które były na tym zgromadzeniu, że być może jakieś podwyżki będą, ale nieduże, no to pytam się, co jest zapisane w tej kalkulacji? Żeby nie okazało się tak, jak w przypadku oczyszczalni ścieków. Była budowana oczyszczalnia, 50 parę milionów zabezpieczonych w budżecie miasta, kredyty, fundusze strukturalne, a finalnie kto zapłacił za koszty amortyzacji tego przedsięwzięcia? Gdzie wkalkulowane są koszty spłaty kredytów? W tym wypadku będą obligacje? Mieszkańcy. Podwyżka goni podwyżkę, ścieki drożeją, woda drożeje, więc no, takie kalkulacje to nie powinny być chowane do szuflady na pewno. Wójt gminy Serniki stwierdził, że cel inwestycji to, tutaj cytuję, nie zwiększać ceny za odpady tak drastycznie jak w innych gminach. Ona u nas była nieduża, że każdy przyjął tę cenę i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Tak. I teraz tą wypowiedź słuchają się wszyscy mieszkańcy Lubartowa. Ceny nie były drastyczne. Siedzi obok Polichańczuk, Paśnik, Gregorowicz. Małyska jest świeżym, rozumiem, przedstawicielem. Ale oni, siedzi cała trójka i słyszy, że wzrosty cen nie były drastyczne. Dla kogo? Z 6 do 18,7, czyli z 6 zł do 18,70 groszy to jest mała podwyżka, niedrastyczna? W domkach jednorodzinnych też kwota podniesiona o 50% to nie jest podwyżka drastyczna? Ja tam nie słyszałem żadnego protestu spośród tych, którzy siedzieli obok pana wójta gminy Serniki. No gratuluję, no to jeszcze raz, jeżeli kolejne inwestycje mają nam przynieść, tak jak stwierdził to wójt, niezbyt drastyczne podwyżki w przyszłości, no to ja aż truchleję. To co, to teraz z 18 na 32 i to będzie uważane, że to nie jest drastyczne? Z 24 na 48 i to nie będzie drastyczne? No naprawdę, co oni tam robią, ci nasi przedstawiciele na tym zgromadzeniu, skoro, no ja powiem w ten sposób, no ja, dla mnie to jest porażająca informacja, dla mnie to są bzdury opowiadane, bo ja uważam, że podwyżki w Lubartowie były rażąco wysokie, niesprawiedliwe i koszty nam są przypisane niewłaściwe, no ale chyba pozostaje w tej opinii osamotniony, chociaż widziałem, że ten pan wiceburmistrz Małyska dosyć mocno dopytywał o pewne kwestie. No niestety również tych odpowiedzi nie dostał. Dla odmiany burmistrz Paśnik, odpierając zarzuty Trąbki, twierdził, że zgromadzenie to miejsce, gdzie powinna taka dyskusja się odbyć. Stwierdził też, że być może analiza uległa zmianie. No tak, uległa zmianie. Proszę Państwa, czy słyszymy to wszyscy, co słyszymy? Jeżeli analiza uległa zmianie, a ja słyszę, że jest głosowany dokument, który 2 tygodnie wcześniej pewnie, bo gdzieś pewnie 2 tygodnie wcześniej był zarząd, ten sam burmistrz, będąc członkiem zarządu, przegłosowuje. A w tym dokumencie dane, które są wskazywane, odzwierciedlają to, co było pierwotnie założone w planie finansowo-rzeczowym, to pytam się, o czym mówi w ogóle do nas pan burmistrz Paśnik? Tu pan Trąbka mu przerywa, że nie, nic nie zostało zmienione. Potem jest ucieczka, że dyskusja, żeby odbyła się teraz na zgromadzeniu. To ja po raz kolejny zastanawiam się, co ci ludzie tam robią. No przecież jeżeli ja słyszę, mam takie odczucie, ja jako osoba, która to ogląda, że najważniejsze osoby, no 5-osobowy zarząd to jest najważniejsza instytucja w tym całym zgromadzeniu związku. I jeżeli jeden z tych członków tego zarządu nie wie, jakie będą skutki tego, co będzie za chwilę głosowane, a chwilę później podnosi rękę do góry? No kochani, to jest naprawdę, to jest jakiś obłęd. To nie jest dla mnie zrozumiałe to, co się dzieje, bo uważam, że jeżeli ktoś chce tak ważne decyzje podejmować, jeżeli słyszymy, że to będzie skutkować jakimiś podwyżkami w przyszłości, a on nie wie, czy coś nie zostało czasem zmienione, no to cóż on tam robi? To po co on tam jest?
to trzeba jak najszybciej rezygnować. Nie podejmować dalej żadnych ruchów, bo każdy ruch, jak patrzę na to, co się dzieje, no będzie skutkował czymś niewyobrażanym do nas. Nie wiem czym. Bo osoby, które mają podejmować ważne dla nas decyzje, jak słyszę, nie zgłębiły w sposób tematu taki, jaki powinny. Bo tu oni, głosując tego typu przedsięwzięcia, to nie są 4 złote, to nie jest 40 złotych, to nie jest 100 złotych nawet. To jest 4 miliony złotych, które ma być zaangażowane i mają być wybudowane kolejne przedsięwzięcia. To nie zabawa. Tu chodzi naprawdę o portfele mieszkańców Lubartowa i dobrze, żeby oni o tym wiedzieli. Podczas zgromadzenia związku doszło do spięcia na linii wicewójt Trąbka, burmistrz Paśnik. Wójt wyraźnie wskazał, że burmistrz zna konsekwencje kosztów kolejnej inwestycji związku. Niestety burmistrz podczas owego zgromadzenia nie ujawnił, co zawiera ów dokument. W dyskusję wmieszał się Gregorowicz, a szkoda, bo po jego interwencji temat tego, czy zapłacimy więcej za odpady, został skutecznie zneutralizowany. Kanał S. Angelika Karasek. A w dalszej części informacji. Ponad 14 milionów złotych dla przedsiębiorców z powiatu lubartowskiego. Zainteresowanie jest ogromne. Z pomocą potrzebującym. Wydajemy żywność, jest to już ostatnia tura żywności, którą wydajemy w podprogramie FEAD. Stosujmy się do nakazów sanitarnych. W sklepach, w urzędach bardzo wielka prośba o to, żeby jednak zachować te względy bezpieczeństwa. ZUS informuje. Już 2 na 3 płatników składek z województwa lubelskiego złożyło wniosek do ZUS o umorzenie składek za marzec, kwiecień lub maj. Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie od 2 kwietnia obsługuje wnioski w ramach tarczy antykryzysowej. Jak się okazuje, już ponad 14 milionów złotych zostało wydanych na wsparcie przedsiębiorców z naszego powiatu. Panująca epidemia COVID-19 przyniosła wiele strat dla przedsiębiorców w naszym kraju. Rząd polski przygotował więc wsparcie dla właścicieli firm. Z jakich form wsparcia korzystają przedsiębiorcy z powiatu lubartowskiego? Przedsiębiorcy wszyscy i zarówno z naszego powiatu, jak i w całym kraju, mogą korzystać z mikropożyczki. To jest pożyczka dla mikroprzedsiębiorców i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 5000 zł. Mogą korzystać o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej osoby prowadzące działalność gospodarczą. Również przedsiębiorstwa zatrudniające osoby mogą korzystać z dofinansowania części wynagrodzeń plus składek ZUS dla swoich pracowników. Jak duże jest zainteresowanie tym programem wsparcia? Zainteresowanie jest ogromne. Ogromne na wniosków o pożyczkę. To są dane z tamtego tygodnia. Powiatowy Urząd Pracy odnotował 2800 wniosków o pożyczkę na kwotę już wydatkowaną na samą tą pożyczkę 12 359 tysięcy. Tak, kwota jest ogromna. Jeśli chodzi o części kosztów wynagrodzeń pracowników, wpłynęło do tego czasu 169 wniosków i tutaj dofinansowanie wypłacone zostało na kwotę 1 949 000 zł. Jeśli chodzi o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jednoosobowej, złożyło 316 podmiotów na kwotę 860 zł. Bardzo często wypełnienie wniosku stwarza dużo problemów w wnioskodawcy. Tak, my... Czy istnieje możliwość pomocy? My jako Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie, zarówno w wersji papierowej, obsługujemy wnioski, jak i wnioski w wersji elektronicznej. Jeśli są, czy występują jakieś problemy z wypełnieniem wniosku, pracownicy jak najbardziej służą radą, pomocą, podpowiadają. Także ta pomoc jest udzielana osobom zainteresowanym. Podczas naszej rozmowy nie sposób zapytać o stopę bezrobocia w naszym powiecie. Czy panująca epidemia wpłynęła na to?
Ja uważam osobiście, że ta epidemia nie dotknęła tutaj, nie wpłynęła znacząco na stopę bezrobocia. Na koniec maja zarejestrowanych jest 4088 osób. Analogicznie w roku 2019 tych osób było 3700, a w 2018 4050. Także uważam, że to jest troszeczkę wzrost, ale to jest nieznaczny wzrost. A jak wygląda sytuacja z ofertami pracy? Czy osoby bezrobotne teraz mają z czego wybierać? Tak, to znaczy oferty pracy zaczynają napływać do urzędu, zarówno z lokalnych, od lokalnych pracodawców, jak i nawet z Polski. Tych ofert w tej chwili odnotowujemy więcej, bo wcześniej było zdecydowanie mniej, ale to w tej chwili zaczyna się ruszać. Należy podkreślić, że Urząd Pracy cały czas realizuje te nasze aktywne formy, czyli wszystkie staże, prace interwencyjne, dofinansowanie działalności gospodarczej, doposażenia stanowisk pracy. Na uwagę też zasługuje to, że już w tej chwili zaczynają ruszać szkolenia. Szkolenia grupowe będziemy realizować, także to wszystko powoli rusza, tak jak być powinno. Oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Lubartowie już od wielu lat prowadzi akcje mające na celu pomoc potrzebującym. 17 czerwca po raz kolejny wydano setki paczek. Lubartowski oddział PCK zawsze niesie pomocną dłoń osobom starszym, chorym czy ubogim. 17 czerwca do kolejnych osób potrzebujących trafiły produkty codziennego użytku. Wydajemy żywność, jest to już ostatnia tura żywności, którą wydajemy w podprogramie FEAD. Dedykowanej dla osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta i powiatu Lubartów. Ogólnie pomocą objętych jest 1855 osób. Paczki zawierają głównie żywność długoterminową, produkty suche, konserwy, które podopieczni mogą sobie przygotować w domach. Osoby do projektu FEAD kwalifikowane są na podstawie zaświadczeń, skierowań, które otrzymujemy z MOPS-ów, GOPS-ów, OPS-ów. Tworzymy listy i na tej podstawie wydajemy później żywność. To nie jest jedyna akcja lubartowskiego PCK. Jakie akcje poza tą są jeszcze tutaj organizowane? Tych akcji faktycznie jest wiele. W przypadku epidemii koronawirusa, z którą się spotkaliśmy, wystosowywaliśmy pisma do różnych firm i organizacji i faktycznie takie wsparcie otrzymywaliśmy w różnej postaci produktów, środków do dezynfekcji i również z tych produktów przygotowywane były paczki, które kierowane były głównie dla seniorów, osób bezrobotnych, a także rodzin z dziećmi. Zwykle podczas rozdawania paczek to seniorzy w formie wolontariatu pracowali, aby pomóc potrzebującym. Z powodu panującej epidemii osoby starsze są w grupie ryzyka, dlatego z pomocą przyszli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Panie z PCK poprosiły właśnie Wojsk Obrony Terytorialnej o pomoc, ze względu na to, że wcześniej takim właśnie rozdawaniem paczek, pomocą w zakresie rozdawania żywności zajmowały się osoby starsze, seniorzy. Tym razem nie mogli to być oni, dlatego właśnie Wojska Obrony Terytorialnej tutaj współpracują z PCK Lubartów. Od kilku tygodni zniesiono wiele obostrzeń, dzięki czemu możemy uczęszczać do wcześniej zamkniętych miejsc z powodu epidemii COVID-19. W naszym powiecie również pojawiło się kilka zakażeń tym wirusem. 16 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w siedzibie Starostwa Powiatowego. Podczas tego spotkania omawiano aktualną sytuację epidemiczną w naszym powiecie. Po pierwszym pojawieniu się wirusa COVID-19 w naszym kraju emocje już opadły. Po zniesieniu wielu obostrzeń poczuliśmy ulgę i nie boimy się aż tak zakażenia, co widać na ulicach. Nie wszyscy stosują się jednak do nadal panujących nakazów. 16 czerwca odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego. Jakie kwestie były omawiane podczas spotkania? Podsumowaliśmy sprawy związane z koronawirusem, bo to rzeczywiście ostatnie miesiące to było chyba najważniejszym problemem naszego powiatu, ale i całej Polski. No, udało nam się powstrzymać tą chorobę w naszym powiecie. Wydaje mi się, że przez bardzo dobre też zabezpieczenie wszystkich jednostek w środki osobistej ochrony.
Na ten moment mamy w powiecie lubartowskim tylko 4 zachorowania, z tego co się zorientowałam, 2 ozdrowieńców, na pewno 2 osoby jeszcze choruje. I niech by tak zostało, więc wielka prośba do mieszkańców powiatu lubartowskiego, do gości, którzy tutaj przebywają, do tych, którzy będą urlopować tutaj nad jeziorami w Lubartowie, na terenie powiatu lubartowskiego, o zachowanie jednak bezpieczeństwa. O ile na przestrzeni otwartej można sobie rozmawiać, być w odpowiedniej odległości bez maseczek, o tyle w sklepach, w urzędach. Bardzo wielka prośba o to, żeby jednak zachować te względy bezpieczeństwa, żeby nam się udało dotrwać do końca tej epidemii z 4 przypadkami. Bo naprawdę niewiele trzeba, żeby to się rozprzestrzeniło. Dlatego wielka prośba do mieszkańców o rozsądek, o taką mądrość, żebyśmy się stosowali jednak do tych zaleceń. Bo jak widać, w naszym powiecie one przyniosły skutek. Jeszcze tylko do 30 czerwca przedsiębiorcy mogą złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o zwolnienie ze składek z tzw. tarczy antykryzysowej. Już 2 na 3 płatników składek z województwa lubelskiego złożyło wniosek do ZUS o umorzenie składek za marzec, kwiecień lub maj. Tych wniosków może być jeszcze więcej, bo można je składać aż do 30 czerwca. Warunkiem zwolnienia ze składek jest złożenie wniosku oraz dokumentów rozliczeniowych za miesiące objęte wnioskiem, jeżeli przedsiębiorca dotychczas miał obowiązek sam składać takie dokumenty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje zwolnienia ze składek za każdy miesiąc osobno i tak już za marzec i kwiecień zrealizował umorzenia składek na kwotę ponad 300 milionów złotych dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Wniosek o zwolnienie ze składek można złożyć na kilka sposobów. W placówce, pocztą tradycyjną albo przez internet za pomocą platformy usług elektronicznych ZUS. I to ostatnie rozwiązanie polecamy, bo wniosek elektroniczny w PUE łatwiej wypełnić bezbłędnie, co oczywiście przyspiesza jego realizację. A teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody na nadchodzący tydzień. Przez cały najbliższy tydzień przewidywane są burze z deszczem. W piątek 19 czerwca temperatura wyniesie 25 stopni Celsjusza, a ciśnienie 1018 hektopaskali. Minimalnie chłodniej będzie w sobotę 20 czerwca. Na termometrach 3 kreski mniej niż w piątek, a ciśnienie 1011 hektopaskali. Taka sama temperatura, 22 stopnie Celsjusza, przewidywana jest w niedzielę 21 czerwca. Ciśnienie również pozostanie bez zmian, czyli 1011 hektopaskali. Burze z deszczem, 23 kreski na termometrach i 1014 hektopaskali. Z taką pogodą rozpoczniemy nowy tydzień, bo przewidywana jest ona w poniedziałek 22 czerwca. We wtorek 23 czerwca temperatura wyniesie 24 kreski powyżej zera, ciśnienie nieco wzrośnie do 1017 hektopaskali. 25 stopni Celsjusza, 1018 hektopaskali przewidywane jest w środę 24 czerwca. Natomiast w czwartek 25 czerwca, poza tym, że będzie również burzowo, na termometrach zobaczymy 26 stopni Celsjusza, a ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Prognoza pogody przygotowywana jest we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu informacji. Dzieje się coś w Państwa okolicy? Zapraszam do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanals.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Dodatkowo wszystkie nasze materiały znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.kanals.pl. Zapraszam Państwa również na naszego Facebooka Kanał S Lubartów oraz na kanał na YouTubie Kanał S TV. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnych wydaniach informacji.